dobry. Znajdujemy się na Pico de Areiro. Możecie mnie poprawić, jeżeli mówię źle. Mamy godzinę w tym momencie 7.51, wschód jest o 8.11. Także jesteśmy idealnie na wschód słońca. To jest trzeci najwyższy szczyt na Maderze i z niego biegnie trasa na najwyższy szczyt. Są dwa warianty, jeden 9 chyba kilometrów, a drugi 5 coś kilometrów. Niestety nie wybierzemy się na to, ponieważ nie mamy na tyle czasu, gdyż Magda ma dla Was pewną niespodziankę, ale to o tym później. Chcemy się przejść trochę tym szlakiem, ponieważ tam są te super malownicze schody, które na pewno widzieliście na Instagramie. Bardzo fajny klimat robią te chmury, które tutaj są, ponieważ tam po mojej lewej w tym momencie niestety, ale nie ma chmur, bo jest w sensie nad tym oceanem nie trzyma nic i nie wygląda to już tak spektakularnie jak to z tymi chmurami. Za mną możecie zobaczyć, ile ludzi przyszło sobie tutaj na wschód słońca. Tam z tyłu, wszędzie w ogóle, pełno samochodów i pełno ludzi ma pozajmowane różne miejsca. Można sobie na przykład wyjść na taką skałkę. Jak się Wam podoba? Dajcie znać w komentarzu. Bardzo, bardzo ciężko było tu wyjechać samochodem. Niektóre podjezdy sięgały nie wiem ilu procent, ale dużo. Były, no, 25. Nie wiem, nie znam się. Nie wiem, było przerąbane. Super wygląda to, nie? No, musisz mi dać buzi. My oczywiście nie mamy czasu, jak zwykle, żeby tutaj sobie pochodzić jakoś. A to tylko wyłącznie dlatego, w sensie plan był taki, że będziemy tutaj sobie chodzić. Natomiast lecę na paralotni. Więc po prostu posiedzimy tu chwilę. Niestety nie pochodzimy sobie po tych szczytach tak bardzo jak chcieliśmy. Plan jest taki, żeby iść na te Stairway to Heaven, bo kiedyś na pewno nagramy porównanie na Hawajach. Widoki super i strasznie fajne chodniki. Seba, jak się podoba? Widoki są bardzo ładne. A poza tym naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie. Polecam. A gdzie ładniej? Tu czy Tatry? Tu. Tu? Tutaj. Seba jest zapalonym Tatromaniakiem. Tatromaniakiem, ale powiedzmy. Czekaj, jest jeszcze taka kwestia w takim razie, bo może powiedziałeś dlatego tak, bo tam to częściej widzisz. More passion. Nie. More energy, dobra. Okay, mamy 8.15. Czyli co, Tatry? Gorsze? Madera lepsza. Madera lepsza. Słuchajcie, tatromaniacy, wpadajcie na Maderę. Jest tutaj z 3 czy 4 stopnie, jak przyjeżdżaliśmy, auto tak pokazywało. I na przykład ta ziemia, która jest koloru czerwonego, jest zamarznięta. Więc niesamowitym jest, że na tej wyspie macie gdzie jechać, żeby było chłodno. Możecie jechać w bardziej wilgotne miejsca. Macie też miejsce, jeżeli chcecie mega słońce i ciepło, to teoretycznie jesteście w stanie to zrobić. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo niezła opcja w momencie, kiedy po prostu sobie tutaj mieszkacie i teoretycznie może nie macie śniegu, nie wiem czy sypie tutaj śnieg, ale nawet jeżeli nie ma śniegu, to można poczuć mróz, a to zawsze coś. Właśnie w tym momencie mamy takie prawdziwe widoki na wschód słońca, bo właśnie słońce wyszło spoza tych chmur, wygląda to przepięknie. Te chmury zaczynają wpływać między góry, więc robi się fajny klimat. Czy te chmury nie wyglądają przepięknie? Co nie, chłopaki? Super. Tak? Bardzo ładnie. Bardzo dobrze wyglądają. Bardzo dobrze. Więc już oficjalnie witamy w chmurach. Jeszcze przed chwilą była ładna pogoda, ale od razu po wschodzie słońca te chmury zaczęły po prostu napływać, tak jak już Wam o tym mówiłem. I teraz jesteśmy na jednym szczycie, jak gdyby, takim paśmie.
i chmury przelewają się po prostu do drugiego. I to możesz teraz pokazać, jak to wygląda. I zostawić na chwilę. One rzeczywiście po prostu górą spadają i wypełniają jak gdyby tamtą kotlinę. I jest tak zimny wiatr, że tu jest chyba teraz 2 albo 3 stopnie, coś takiego. Słuchajcie, idziemy już 4 godzinę. Jest na maksa ciężko. Idziemy już 4 godzinę. Założyłam kaptur i mam zadyszkę. Niestety te chmury wleciały właśnie między tutaj te góry i jak na razie jest po prostu tak, jakbyśmy szli troszkę we mgle, chociaż nad nami jest ładne niebo w miarę. Także ujrzenie mamy drona, wszyscy latali dronami. Dzisiaj na tym wschodzie słońca codziennie chyba z 6 dronów. My skleiliśmy, była akcja reanimacja, ale tak szczerze wam powiem, wyskakuje blokada gimbala. Chuj, też mam zadyszkę. 2024 rok to będzie sportowy rok. Tak mnie łydki bolą już, a nie przeszliśmy nic. Przeszliśmy dokładnie tamtą trasą. Już idziemy tą 4 godzinę, mówiłam, nie? Tak, no. Dotarliśmy do tych schodów. Poczekamy chwilę. Za chwilę myślę, że te chmury przelecą, że się tak wyrażę. I co prawda nie bez drona, ale nagramy to po prostu aparatem. Bardzo ładnie, ale kurczę, pogoda się tak szybko zmienia, że to jest szok. Seba? Super było, tylko na końcu troszkę pogoda taka nie bardzo, ale poza tym jak najbardziej na plus. Ja nie nadaję się totalnie w góry. Bolało mnie kolano, przetrwałam to, a teraz podjechaliśmy pod miejsce, w którym możemy poczuć się minimalnie jakbyśmy byli w Brazylii. Ale to dlaczego tak się będziemy czuć, to zaraz zobaczycie. Właśnie obczailiśmy, że jest to jakaś kolejka. Też fajna, tylko nie aż... Nie aż taka, nie? Nie aż taka. O, ale tam jest ładna woda. Tutaj już widać, że jest dużo więcej bogatszych domów i że no jest ładniej pod takim względem. Tak. Na tej łódce widać nurków, a ja też jako nurek jestem tu, a nie tam, bo jestem z wami. Mikołaj, odkąd zrobił nurka, to jeszcze nie nurkował i proszę tutaj pisać w komentarzach, opieprzcie go, ponieważ zaraz zapomnę, jak się to robi, a ja chcę też zrobić kurs i będziemy sobie nurkować razem. To się kameruje? Zbliżamy już się do miejsca docelowego, ale chciałem wam powiedzieć, że to, co wszystko widzicie za mną, te kaktusy oraz te takie dziwne jakieś inne, to strasznie jest ta roślinność podobna do tej w Kalifornii. Tam ktoś ma fajny basen z widokiem na takie klify. Teraz przejdziemy do fajniejszego widoku. No i mamy to. Jesteśmy w Rio de Janeiro europejskim, czyli pod Jezusem Maderskim. Maderskim. Ale to zrymowałam. Tak, tak. W ogóle nie mam stresu przed dzisiejszym lotem. Wręcz martwię się, że pogoda mi na to nie pozwoli, ponieważ znowu kropi. I chmury idą, ale one idą w tę stronę, więc boję się, że zaraz ziomek mi napisze, że nic z tego. Mogliśmy się oprzeć i stwierdziliśmy, że zjeżdżamy na dół. A plan jest taki, że idziemy właśnie gdzieś tam, za tą skałę, za ten klif. Świetne są te kamienie, takie mega duże i takie bardzo piękne, okrąglone przez ten, jak normalnie na Seszelach. Ale nie, strasznie są duże i czarne są, ciemne. Tak. Taki antracyt albo czarny kolor, no to daje też klimat, nie? Zwłaszcza, że jak patrzy się później z góry z takiego dużego klifu, to ta woda naprawdę ma przepiękny kolor. I widać jeszcze nawet w wozie, że są takie, cały czas takie kamienie. A my tu mamy znak, że nie wolno łapać ryb. No fishing. Jestem przekonany, że jak Seba zaraz zobaczy nas, to zwariuje. O, i biegnie. Zaszło słońce ogólnie, tu są proszę schodki do wody.
Jakby ktoś chciał z wody wyjść. No, ale się podmywa, to mnie podleje. No tu musimy uważać. Chwilę świeci słońce, piękne kolory są, chwilę jest gównianie. Słuchajcie, patrzcie, tutaj jest gównianie, a tam dalej, tam już jest ładna pogoda. A najlepsze jest to, że właśnie tam gdzieś Magda będzie lecieć na paralotnik. Uwaga, bo te glony są mega śliskie. Uważaj, to jest ślisko. Miał incydent. Magda nie dała rady. Niestety, poślizgnęła się, ona ma troszkę problem z kolanem. I lepiej było, że wróciła. Poza tym nie ma co ryzykować, za chwilę będzie lecieć, więc będzie musiała troszkę biec. Naprawdę jest bardzo ślisko. Co jest? Czyli nie jest tu ślisko. To dobrze, bo powiem ci, że... Kurwa, trochę boję się o aparat. Byłaby lipa, jakby nagle przyszedł przypływ. Kurde, trochę tak strach z aparatem. No ja mam trochę stres. A widok jest ładny? Widać ładnie? Lepiej niż tu, nie? A muszę iść. Dobra, dałem radę. Ej, dobra, wygląda to super. Szkoda, że nie mam drona. Jeszcze jeden winkielek? Ja chyba odpuszczam. Nie wiadomo, co jest, ale ja się trochę cykam. Wystarczy, że przyjdzie przypływ i masz problem. Zobaczcie, ja tu tak muszę dawać nogi, bo tu zjeżdża, tylko w tych wnętrzach i to trzymając się tej skały. Tak, a to jest radia. Zwyczaiłem, że mogę trzymać się takich kamieni, co wystają. Więc... O Boże. Więc nie jest źle. Fajnie, rzecz odkryta totalnie przypadkowo. Po prostu podjechaliśmy pod posąg Jezusa i stwierdziliśmy, że ej, w sumie to ta plaża na dole wygląda ładnie, bo tam świeci słońce. Jedźmy kolejką. O wow, patrzcie jak wyglądają skały. Ładna woda i kolejka kosztuje 4 euro, dwie strony. O, patrzcie. Ja pierdzielę, ja mam całe mokre buty chyba. Ale tu będzie mega ślisko. No to cool. Dobra, teraz spada, dawaj. Jeszcze nie chodzi. Spoko, spoko. Spoko, loto. Także jak sami wiedzieliście, można tu zobaczyć dużo... odkryć dużo ciekawych miejsc. Okej, okay, właśnie dojechaliśmy. Tutaj mamy jakiś paralotniarzy. Przyjechaliśmy na miejscówę i będę właśnie lecieć na paralotni. Jestem podekscytowana. Okay. Today it will be not good. Okay. It's off the limits, the wind. Aha. So it wouldn't be safe for you to fly today. Zobaczymy, czy mnie przesunie na jutro, bo on też napisał mi, że jutro nie będzie możliwości, więc nie wiem, czy w końcu polecę, czy nie polecę, ale wiedziałam, że tak będzie, zawsze tak jest. No i widzicie, no i nie polecę. No dobra, to spadamy, nara. Nic nie wyszło z mojego lotu i nic już nie wyjdzie, ponieważ pan nie ma czasu polecić ze mną jutro. Więc generalnie trochę zwolniliśmy, co prawda pogoda nie jest jakaś super też, więc opadliśmy z sił i stwierdziliśmy, że jedziemy sobie tylko pochillować dzisiaj już na jakiś ładny widok, który znalazł Seba. Jedziemy teraz znowu w dół kolejką z jakiegoś klifu, jest to dosyć nowa kolejka. Warto też wspomnieć, że jest to najdroższa kolejka, jaką mamy w tym wyjeździe. Wydaje mi się, że wszystkie inne kosztowały nas po 4 euro za drogę tam i z powrotem. Natomiast ta kosztowała 12 euro, ale to ze względu na to, że tak naprawdę to jest kolejka, która należy do restauracji. I ogólnie tutaj mają właśnie takie pola bananowców i tak dalej i my sobie tam możemy chodzić. Można też sobie w ogóle wziąć przewodnika, który oprowadzi w ogóle po tym wszystkim. Tu mamy banany. Są banany, o wow. Ciekawe ile potrzebujemy, żeby dojrzeć. Ale takie sprzedawali w sklepie, małe. Nie? Małe, no takie są. Sprzedawali takie banany w sklepie, może nie aż takie stricte bardzo małe, ale
One były takie większe troszkę jak te. Tylko powiedzieli, że ich się nie je od razu, tylko trzeba byłoby je zostawić, one dojdą. Co ty gadasz? Z tego kwiatu rosną banany i to są banany, tak powstają banany. Patrz, to jest ten kwiatek, który był na końcu tam. Tak, tak. Ale patrzcie, tutaj wyrastają banany, to pewnie odpada i z tego już rosną banany, niesamowite. Nie wiedziałam. To jest jeszcze nowe. To jest owoc, to tak. Jest po prostu kwiat, nie? I faktycznie można spróbować kupić sobie te banany. Awokado. Ostatnio stałem się fanem awokado. Jak kiedyś nie lubiłem, jak były pierwsze odcinki ze Stanów, tak teraz naprawdę czy bardzo często zajadam się tym oto owocem. Czy warzywem. Nie wiem. Głęboko bardzo, to ten kolor jest taki błękitny i jest czysto i w ogóle no super. I teraz wydaje mi się, że bardzo jest wavy. Tu już jest na maksa głęboka, jest przepiękny. My już wracamy i Magda zauważyła, że tutaj, gdzie wsiada się do kolejki, to już któryś raz jedziemy kolejkami, więc widzimy, właśnie teraz jedzie kolejka, to tutaj nikogo nie ma. W ogóle. I na poprzednich kolejkach też tak było. Jest tylko osoba, u której kupuje się bilet, wsiada się i koniec. W Portugalii jest bardzo dużo właśnie takich widoków, w sensie na Maderze, w których po prostu są jakieś klify, i widać pięknie na dół jakąś wodę, możecie zobaczyć tutaj plaże. Plaże są zazwyczaj kamieniste. No i jutro został nam ostatni dzień, jutro wylatujemy. Tak teraz sobie szłam właśnie tym mostem i zauważyłam, że oni tutaj mają gigantyczne zasoby kamienia. I powiem wam szczerze, że wszystko z tego kamienia jest zrobione. Od mostów po jakieś schody. Wszystko jest z kamienia i jest to niesamowite, ponieważ wydaje mi się, że właśnie to jest ich taki jeden z główniejszych surowców, a jak nie w ogóle taki główny surowiec, jaki mamy na wyspie, to kamień. Ten most, proszę bardzo, tutaj schody, wszystko. Naprawdę bardzo dużo można rzeczy tutaj odkryć, po prostu sobie jeżdżąc samochodem i tak samemu eksplorując tą wyspę. Mamy brudny samochód i postanowiliśmy go umyć. Ej, nie ma ludzi. Niesamowite, wczoraj były tu takie tłumy. Patrzcie. Ja mogę przebiegać. Przebiegasz, tak? Z tego punktu mam już biegnąć? Nie, musisz do nas biec. Teraz twoja kolej. Właśnie. No to każdy musi, ty też? No. Buuu! Musiałem to zrobić. Przepraszam, zobaczymy jaka będziesz ty cwana. Ja przynajmniej szedłem, a nie biegłem. Kto był najodważniejszy? Ja. Nie no, bardzo fajnie. I racja, nie, wcale ta woda nie jest jakaś zimna. Mam nadzieję, że nie jest tylko zmieszana z jakimiś ściekami jakichś ludzi żyjących w góry. Okej, przyjechaliśmy już na ostatnią miejscówkę w tym filmie. Niestety nie można skakać samochodem, więc nie będziemy tego robić.